Ma dziś zapraszam na film o szczeniu skrobaka trójkątnego do skrobania panewek. Najpierw trzeba dobrze obciągnąć tarczę, czyli żeby skokcować, diamentować, żeby ona miała, nie miała bicia. A później właśnie taki dziwny sposób oszczenia tej tarczy. Musimy oszczędzić do tego momentu, aż powstanie tu na tej krawędzi oszcz.
już pod koniec trzeba bardzo uważać, bo już zaczyna, jak to się mówi, przypalać albo dłużej trzymać chłodzenie. No i tutaj mam tekstolik, także ją już tu nie będzie. Tu pod spodem jest płyta drewniana. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Dlaczego w ten sposób? A dlatego w ten sposób, że mamy tak jakby promień i lepsze oszczędzenie. Tutaj trochę przypaliło, ale to minimalne. Także jemu szkody tam nie zrobiło. Zobaczcie. O. To coś takiego powstaje. No widzicie, żmudna praca, no ale później do skrobania. Teraz tylko tak. Teraz trzeba tu po prostu przedłużyć rączkę, tak żeby miało około 30-40 centymetrów i na końcu rączkę. Tutaj często jak myśmy robili, skrobali, to tutaj jeszcze sobie owijaliśmy, żeby było dobrze trzymać, żeby nie trzymać bezpośrednio za skrobak. No także jak widzicie, leżał sobie w złomie. Ja takich skrobaków mam bardzo dużo, znaczy pilników. I teraz już powstał skrobak, także on już teraz pójdzie do mnie na warsztat. O. Nie ostrze na boku, bo to jest inny kąt powstaje. A tutaj jak ostrze, to mój brygadzista tak mnie uczył i tak. No i tak sobie ostrze. O. Dobrze, dziękuję.